14 milionów kilometrów od Ziemi sonda kosmiczna Rosetta wykonuje niezwykle trudne zadanie. Przechwytuje kometę i wysyła lądownik na jej powierzchnię. Porwaliśmy się na bezprecedensowe wyzwanie. To jedna z najtrudniejszych misji, w jakich miałam zaszczyt uczestniczyć. Kometa mknie z prędkością 65 tysięcy kilometrów na godzinę. W każdej sekundzie wyrzuca wiele ton gazu i pyłu lodowego. Lądowanie na jej powierzchni nastręcza wielkich trudności. Obwąchamy i poskrobiemy powierzchnię, aby stwierdzić, z czego jest zbudowana kometa. Powodzenie misji może przynieść odpowiedź na jedno z najważniejszych pytań ludzkości. Rozwikłać zagadkę pochodzenia życia na Ziemi. Badając komety, mamy nadzieję ustalić pochodzenie cegiełek życia. Rosetta. Lądowanie na komecie. Stycznia 2014 roku. 70-metrowa antena radioteleskopu Goldstone, należącego do sieci dalekosiężnej obserwacji i łączności kosmicznej, kieruje się w niebo. Ku temu samemu celowi zwraca się antena radioteleskopu w Canberrze, w Australii. Oba instrumenty są niezwykle czułymi odbiornikami sygnałów radiowych. Dziś mają nawiązać łączność z sondą kosmiczną Rosetta. Cinq, quatre, trois, deux, unité, top, allumage moteur Vulcan. Rosetta została wystrzelona przed 10 laty z misją przechwycenia komety i umieszczenia na jej powierzchni lądownika. Dla zaoszczędzenia energii sondę wprowadzono na 3 lata w stan hibernacji. Od tego czasu nie przesyła sygnałów. Dane z radioteleskopów przesyłane są na bieżąco do Centrum Kierowania Misją Europejskiej Agencji Kosmicznej w Darmstadt w Niemczech. Rosetta miała obudzić się o 10 rano, aby rozpocząć ostatnią fazę misji. 30 lat planowania, nakłady w wysokości $1,7 miliardów i reputacja wybitnych uczonych. Oto stawka gry. Profesor Mark McCochrane należy do elity naukowej Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jeśli Rosetta się nie obudzi, to koniec misji. Jeśli próbnik się nie odezwie, to już po wyprawie. Dr Matt Taylor odpowiada za przyrządy naukowe sondy Rosetta. To wielki dzień. Trochę się obawiam, ale jestem pewien, że uda się wybudzić Rosettę po 31 miesiącach hibernacji. Tak została zaprojektowana. Andrea Accomazzo jest szefem zespołu kierowania misją. Odpowiada za bezpieczny lot próbnika do komety. Jesteśmy przekonani, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby zapewnić sondzie żywotność. Jednak z technicznego punktu widzenia może zdarzyć się coś niefortunnego. Ostatni sygnał przed hibernacją odebrano w czerwcu 2011 roku, kiedy Rosetta była 548 milionów kilometrów od Ziemi. Zespół Andrei obliczył, że sonda pokonała od tego czasu 724 miliony kilometrów i znajduje się w pobliżu orbity Jowisza. Tam też kierują się radioteleskopy NASA. Na razie jednak odbierają tylko szum tła. Urządzenia łącznościowe Rosetty zostały zaprogramowane tak, aby po przebudzeniu wysłać w stronę Ziemi sygnał, który powinien przebić się przez zakłócenia.
Odnalezienie Rosetty nie byłoby łatwe. Korpus próbnika ma rozmiary sporej terenówki. Rozpiętość baterii słonecznych równa jest długości dwóch tirów. Wnętrze sondy kryje automatyczne laboratorium, pełne przyrządów naukowych i czujników. W środku mieści się lądownik wielkości pralki, nazywany File. Rosetta spróbuje umieścić lądownik na powierzchni tajemniczego ciała niebieskiego. Komety są obiektami wielkości dużego miasta, zbudowanymi z pyłu i z lodu. Większość z nich krąży po orbitach obszerniejszych niż planetarne. Jednak orbity niektórych z nich uległy wydłużeniu. Te komety zbliżają się periodycznie do Ziemi. Obserwujemy wówczas niesamowity spektakl na nocnym niebie. Rosetta będzie towarzyszyć jednemu z lodowych wędrowców, kiedy ten, zbliżywszy się do Słońca, stanie się aktywny. Niełatwo jest przechwycić kometę i dołączyć do niej, kiedy ta wchodzi w centralne regiony Układu Słonecznego. Po raz pierwszy wyślemy lądownik na powierzchnię komety. Obwąchamy i poskrobiemy powierzchnię, aby stwierdzić, z czego jest zbudowana kometa. Stopień trudności 10 w 10-stopniowej skali. Rosetta oferuje wyjątkową szansę uzyskania odpowiedzi na fundamentalne pytania. Z czego zbudowane są komety? Co mogą nam powiedzieć o wczesnych fazach ewolucji Układu Słonecznego? I najważniejsze, czy zawierają podstawowe substancje organiczne? Komety pozostały niezmienione od początku Układu Słonecznego. Zawierają wodę i drobiny pyłu, a może także złożone cząsteczki organiczne, cegiełki życia. Rosetta musi się obudzić, zanim przystąpi do badań komety. To powinno już nastąpić. Od 8 godzin zespół oczekuje na sygnał. Na razie jednak anteny radioteleskopów łowią tylko szum. Nikomu nie podobał się pomysł hibernacji. Zdecydowaliśmy się na to po długich wahaniach. Po prostu nie było innego wyjścia. Wprowadzenie Rosetty w stan uśpienia wiązało się z dużym ryzykiem, ale to była konieczność. Problemy z rakietą nośną Ariane pokrzyżowały harmonogram programu. Katastrofa rakiety opóźniła start sondy o ponad rok. Rosetta straciła okno startowe do przechwycenia swojego pierwotnego celu. Trzeba było poszukać komety zastępczej. Musiała być niezbyt odległa i wystarczająco duża, żeby na niej wylądować. Uczeni wybrali kometę 67P Churyumov-Gerasimenko. Jej jądro o średnicy około 4 km jest reliktem epoki formowania się Układu Słonecznego. Kometa miała poważną wadę. Wędrowała na granicy zasięgu Rosetty. Sonda musi oddalić się na odległość 800 milionów kilometrów od Słońca, dalej niż jakikolwiek statek zasilany energią słoneczną. W tej odległości jej panele słoneczne nie będą pracować wydajnie. Rosetta ma największe baterie słoneczne ze wszystkich wysłanych dotychczas w kosmos. Jednak nawet to nie wystarczy, bowiem w tej odległości moc promieniowania słonecznego osiąga zaledwie 4% wartości, jaką ma na Ziemi. Zespół wymyślił śmiały plan.
Aby zaoszczędzić energię, wprowadzono rozetkę w stan hibernacji. Wyłączono prawie całą elektronikę, nie wyłączając żyrostabilizatora, odpowiedzialnego za utrzymanie prawidłowej orientacji sondy. System stabilizacji pochłania dużo energii. Musieliśmy go wyłączyć. Niestety przez to sonda mogła zmienić orientację względem Słońca. Panele słoneczne przestałyby ją zasilać. Bez baterii słonecznych nie zadziała ogrzewanie, więc nie zdołamy rozmrozić przewodów paliwowych, a to oznacza nieodwołalną klęskę. Trzeba było wymyślić sposób, aby utrzymać prawidłową orientację uśpionej rozetty względem Słońca. Jak widać na przykładzie wirującego bączka, ruch wirowy stabilizuje orientację ciał. Postanowiliśmy więc nadać rotację sondzie. 8 czerwca 2011 roku zespół kierowania lotem wprowadził rozetkę w ruch wirowy na czas hibernacji. Dziś przekonają się, czy pomysł się sprawdził. Kwadrans po 6 wieczorem. Rozetta nie dała znaku życia. Dziennikarze niecierpliwią się, ale zespół kierowania misją nie potrafi zaspokoić ich ciekawości. Jakie wieści? Na razie tylko szum tła. W każdej chwili spodziewamy się sygnału. Opóźnienie może być spowodowane złą orientacją anteny próbnika. Po długiej hibernacji rozetta może być obrócona w niewłaściwym kierunku. Kiedy skończy rotację, będzie zagubiona. Rozetta ustali swoje położenie względem Ziemi, aby skierować antenę nadawczą ku macierzystej planecie. W tym celu otwiera swoje elektroniczne oczy. Czujniki astronawigacyjne to niewielkie kamery fotografujące wybrane fragmenty nieba. Zdjęcia porównuje się z mapą gwiazd przechowywaną w pamięci komputera. Na tej podstawie ustala się pozycję sondy. Namierzywszy punkty odniesienia, próbnik kieruje swoją antenę nadawczą ku Ziemi. Czekamy, kiedy stacja naziemna odbierze jego sygnał. Wiadomość dla Centrum Kontroli Misji. Kalifornijski teleskop Goldstone odebrał słaby sygnał na częstotliwości Rosetty. Jednak radioteleskop w Canberrze niczego nie wyłowił. Sygnał milknie. Aby pojawić się znowu po następnej chwili. Odbierają obie stacje? Tym razem słyszą go oba radioteleskopy. Udało się. Mamy sygnał. Odbieramy sygnał z Rosetty. Widać go na ekranie. Po blisko 3 latach hibernacji Rosetta budzi się do życia. Gdyby nie dzisiejszy sukces, jedna z najśmielszych misji w dziejach badań kosmicznych spaliłaby na panewce. Obie ekipy, naukowa i odpowiedzialna za kierowanie misją, przystępują do swoich czynności. To dopiero początek, a właściwie początek początku. Za 10 miesięcy Rosetta spróbuje umieścić lądownik Philae na powierzchni komety Churyumov-Gerasimenko. Misja może udzielić odpowiedzi na jedno z najważniejszych pytań. Skąd się wzięły na Ziemi podstawowe składniki żywych organizmów? Zaczyna się odliczanie. Pierwszy stycznia 2014 roku. Rosetta mknie przez oddalone rejony Układu Słonecznego 9 milionów kilometrów od swojego celu, komety Churyumov-Gerasimenko.
Upłynęło już 10 lat od wystrzelenia sondy. Inne misje zdążyły przez ten czas wzbogacić naszą wiedzę o kometach. Najważniejsza była misja Stardust pod auspicjami NASA. Oh, that's cool. Dobrze, czujniki mają dobry widok. W roku 2006 sonda przywiozła na Ziemię próbkę pyłu pobranego z halo komety WILD 2. Główny spadochron otwiera się, lądownik opada powoli. Kiedy uczeni zbadali próbkę, okazało się, że drobiny pyłu uległy uszkodzeniom w momencie przechwycenia przez sondę Stardust. Kurz w moim domu przypomina żwirek. Składa się z twardych drobinek. Pył kometarny jest kruchy jak pergamin. Jego ziarno może się rozsypać na mniejsze drobinki. Doktor Claudia Alexander kieruje zespołem NASA w ramach programu Rosetta. Uczeni z NASA przez 8 lat badali kilkaset gramów pyłu pozyskanego przez próbnik Stardust. Dokonali wielkiego odkrycia. Pył zawierał cząsteczki aminokwasu, jednego z podstawowych składników życia. W próbce wykryto aminokwas glicynę. Po raz pierwszy uzyskano podobną substancję z komety. Aminokwasy pełnią funkcję cegiełek, z których zbudowane są białka. Stanowią nieodzowny składnik życia. Ludzki organizm zawiera około 20 rodzajów aminokwasów. Z nich zbudowane są białka, a z białek nasze organy. Wydaje się, że wczesna Ziemia była zbyt gorąca, aby mogły na niej powstać te delikatne cząsteczki. Uczeni od dawna zachodzą w głowę, skąd się wzięły. Wyniki misji Stardust pozwalają się domyślać, że to komety zasiały Ziemię aminokwasami 3,8 miliarda lat temu. To mógł być początek łańcucha zdarzeń, które doprowadziły do powstania życia. Głównym celem lądowania na jądrze komety i wierceń powierzchni jest poszukiwanie podstawowych składników życia. Misja Rosetty rzuci światło na rolę komet w tym procesie. Ewentualne odkrycie potwierdziłoby teorię, że komety dostarczyły na Ziemię cegiełki życia. Niełatwo jednak doprowadzić Rosettę do punktu, z którego będzie mogła wysłać lądownik. Kometa mknie z prędkością 100 tysięcy km na godzinę, prawie 100 razy szybciej niż pocisk artyleryjski. Niełatwo wylądować na pocisku. Najlepiej byłoby rozpędzić sondę do takiej prędkości, aby mogła towarzyszyć komecie na tej samej orbicie. Chodzi o to, żeby sonda leciała w szyku z kometą. Wtedy będzie można spokojnie opuścić lądownik na powierzchnię jądra. Rakieta nośna nie mogła zapewnić Rosetcie takiej prędkości. Dlatego sonda musiała przeprowadzić serię manewrów zwanych asystami albo procami grawitacyjnymi. Najpierw skorzystała z asysty grawitacyjnej Ziemi. Rosetta orbituje wokół Słońca, Ziemia dogania ją na orbicie i wspomaga swoją grawitacją. Potężna grawitacja ziemska chwyta sondę i wyrzuca ją niczym pocisk z klasycznej procy. Ziemia katapultuje Rosettę na nową trajektorię. Ziemska proca przyspieszyła Rosettę do prędkości 108 tysięcy km na godzinę. Nawigatorzy misji uwzględnili jeszcze trzy asysty grawitacyjne. Dwie kosztem Ziemi i jedną Marsa.
roku 2011 Rosetta wyszła na trajektorię spotkania z kometą Churyumov-Gerasimenko. Jako pierwszy statek kosmiczny, któremu dane będzie dogonić kometę. Rosetta znajduje się w odległości 1 300 000 kilometrów od komety Churyumov-Gerasimenko. Jej czujniki powinny wykryć kometę i podjąć śledzenie. Kamery nawigacyjne Rosetty rozpoczynają przeszukiwanie nieba. Jedna kropka wyróżnia się. Rosetta odnalazła swój cel. Kometę Churyumov-Gerasimenko. Po raz pierwszy ujrzeliśmy kometę oczyma naszej sondy, jej kamerami nawigacyjnymi. To kamień milowy tej misji. Z tej odległości kometa Churyumov-Gerasimenko wygląda jak rozmyta plamka. Uczeni muszą przyjrzeć się jej z bliska, aby wykryć ewentualne zagrożenia dla Rosetty na wspólnej orbicie z kometą. Zaczyna się zasadnicza faza wyprawy. Panuje nastrój oczekiwania. Zespół MATA odpowiada za 11 instrumentów naukowych, które posłużą do wszechstronnych badań tajemniczej skalnolodowej bryły. Zespół kontroli lotu musi wyszukać odpowiednie lądowisko dla aparatu File. Nie mamy pojęcia, jak wygląda jądro komety, jak ma kształt, jak silna jest jego grawitacja. Sonda wejdzie na orbitę komety, zanim się tego dowiemy. Uczeni muszą w ciągu 4 miesięcy określić kształt, masę i oddziaływanie grawitacyjne komety Churyumov-Gerasimenko. Dane transmitowane przez sondy ujawniają zaskakujący fakt. Kometa jest już aktywna. Zaczęła sublimować, wyrzucając strumienie gazu i lodowego pyłu. Odkrycia dokonano przy użyciu głównej kamery naukowej OSIRIS. Jest maj. Zaczynamy badania. Kamera naukowa OSIRIS przesyła na Ziemię obrazy komety. Kamera wykryła obłok pyłu i lodowych drobin otaczających kometę. Głowa komety jest większa niż się spodziewaliśmy. Widać już rozległy cień. Zaczyna formować się głowa, czyli atmosfera komety. Obecność tej sfery zaskoczyła naukowców. W oddalonych rewirach Układu Słonecznego kometa powinna być zmrożona na kamień. Dopiero w pobliżu gwiazdy ulega przedziwnej transformacji. Z powierzchni jądra wystrzeliwują gejzery lodowego pyłu, tworząc widowiskowe halo zwane głową lub komą komety. Zdjęcia dowodzą, że ten proces zaczął się wcześniej niż przewidywano. Wejście Rosetty w tę chmurę burzową może być ryzykowne. Przekonamy się, jak będzie. Andrea i cały zespół kierowania misją mają powód do zmartwienia. W czasie zbliżania do komety musimy zachować ostrożność. Strumienie gazu mają prędkość nawet 800 metrów na sekundę. Niezwykle długie baterie słoneczne Rosetty mogą zadziałać jak żagle. Wiatr od komety może zwiać sondę. Pióropusze gazu wystrzeliwują na odległość 1300 km od jądra, a sięgną jeszcze dalej. W
2009 roku, w czasie poprzedniego obiegu komety Churyumov-Gerasimenko wokół Słońca, jej głowa osiągnęła rozmiar setek tysięcy kilometrów. Kometa zbliża się do Słońca. Staje się coraz aktywniejsza, wyrzuca więcej gazów. Będą one wpływać na trajektorię sondy i lądownika. Głowa komety powiększa się wcześniej niż myśleliśmy. Trzeba się śpieszyć. Zespół kierowania misją planuje przechwycić kometę, zanim gejzery staną się zbyt silne. Uruchomi silniki sondy na 7 godzin. To będzie jeden z najdłuższych impulsów w historii badań kosmicznych. Systemy Rosetty odbierają stosowną komendę. Sonda potwierdza zapłon silników. Impuls wprowadzają na zadaną trajektorię. Prognozowany termin spotkania za 3 miesiące. Rosetta zbliża się do komety Churyumov-Gerasimenko. Napływają dobre wieści. Aktywność gejzerów maleje. Głowa komety kurczy się. Szczerze mówiąc, komety są nieprzewidywalne. Głowa komety się zmniejsza. Nikt nie wie dokładnie, dlaczego tak się dzieje. Kamera Osiris rejestruje kształt jądra komety. Churyumov-Gerasimenko wygląda jak dwie złączone komety. To zadziwiające odkrycie. Wiadomość o dziwnym kształcie komety zainteresowała światowe agencje. Dziennikarze zebrani w Centrum Kontroli Misji będą świadkami spotkania sondy Rosetta z kometą 67P Churyumov-Gerasimenko. Sonda pokonała 6 miliardów kilometrów. Zespół kontroli misji wprowadzi ją na orbitę komety w odległości 100 kilometrów od jądra. Sylwę, wypowiedz proszę pamiętne słowa. Dotarliśmy do komety. Historyczny dzień. Sonda znalazła się na tej samej orbicie co kometa i krąży razem z nią wokół Słońca. Kamera Rosetty ogląda teraz z bliska jeden z cudów Układu Słonecznego. Łącznik między dwiema bryłami jądra mierzy około 3 kilometrów. Jego średnica równa jest podwojonej wysokości Empire State Building. Niezwykłe ciało niebieskie. Wulkany, grzbiety, górskie gejzery. To jest szalenie dynamiczny obiekt. Na powierzchni widać szczeliny i urwiska. Zaskoczyła nas topografia jądra komety. Tu może kryć się klucz do tajemnic odległej przeszłości. Niewykluczone, że stanęliśmy na progu wielkiego odkrycia. Widać głazy wielkości budynku i wyniosłe urwiska. Starożytny, zupełnie obcy nam krajobraz. Rzekłbym, iż ta kometa zawiera kwintesencję obcości. Kometa ma nietypowy, podwójny kształt. Topografia jej powierzchni jest przy tym bardzo urozmaicona. Trudno będzie na niej wylądować. Po pierwsze, trzeba wybrać lądowisko. Zespół wytypuje miejsce oferujące możliwość bezpiecznego przyziemienia. Do tego potrzebne są szczegółowe zdjęcia powierzchni jądra. To zadanie dla głównej kamery.
Ozyrysa. Zespołem Ozyrysa kieruje dr Holger Zirks. Hi Carsten, I'm here now. Cześć, bierzemy się dziś za kalibrację przyrządów. Zespół naziemny dysponuje dokładną repliką kamery Ozyrys. Urządzenie znajduje się w sterylnym pomieszczeniu Instytutu Maxa Plancka w Niemczech. Kamera dużo kosztowała, choć jej rozdzielczość jest raczej marna jak na dzisiejsze standardy. To zaledwie 4 megapiksele. 10 lat temu, kiedy budowano Ozyrysa, rozdzielczość rzędu 4 megapikseli budziła uznanie. Ale dziś wiele telefonów komórkowych ma lepsze kamery. Aby uzyskać szczegółowe zdjęcia, Rosetta musi wykonać przelot 30 km nad powierzchnią komety. Przy tej odległości najdrobniejszy błąd może spowodować katastrofę. W najbliższych dniach Ozyrys wykona setki szczegółowych zdjęć. Uczeni spróbują znaleźć bezpieczne lądowisko, wolne od głazów i szczelin. Lądowanie na komecie różni się zasadniczo od lądowania na planecie lub księżycu. Przyciąganie grawitacyjne tego ciała niebieskiego jest 100 tysięcy razy słabsze niż przyciąganie ziemskie. Na powierzchni komety wystarczyłby skok, żeby polecieć w kosmos. Rosetta może więc opuścić lądowni chwilę z wysokości kilku kilometrów na powierzchnię jądra komety. Rosetta odepchnie lądownik, nadając mu prędkość kilku centymetrów na sekundę. Słabiutka grawitacja komety powoli ściągnie chwilę na powierzchnię jądra. Potrwa to kilka godzin. Niestety słaba grawitacja stwarza problemy w chwili przyziemienia. Lądownik opada na powierzchnię jądra komety, ale to jeszcze nie koniec. Pojazd odbije się od powierzchni. Przyciąganie jest tak słabe, że nawet lądownik opadający spacerowym krokiem odbiłby się z powrotem w kosmos. Dlatego musieliśmy opracować metodę kotwiczenia do powierzchni. Projektowanie specjalnych systemów, które mają zapobiec odbiciu lądownika od powierzchni komety, trwało kilka lat. Lądownik wyposażony jest w 3 podpory, które powinny zamortyzować przyziemienie. Każda z podpór uzbrojona jest w śrubę lodową napędzaną energią akumulowaną w amortyzatorach. Śruby powinny wkręcić się w lód na głębokość 10 cm. System kotwiczenia zaprojektowano przed 10 laty, kiedy astronomowie uważali, że powierzchnia jądra pokryta jest litym lodem. Pogląd ten został zrewidowany za sprawą danych uzyskanych przez kometarne misje NASA i przez samą Rosettę. Niektóre obszary mogą być twarde jak lód, ale inne przypominają raczej żwirowisko lub nawet mają konsystencję pyłu. Grawitacja jest przy tym bardzo słaba, więc nie dałoby się normalnie chodzić po tej powierzchni. Marsz przypominałby raczej brodzenie w żwirowej zupie lub żwirowej chmurze. Materiał komety jest raczej luźno związany. Na Ziemi próżno by szukać podobnych żwirowych lub pylistych powierzchni. Jeśli file wyląduje na jednej z nich, śruby lodowe nie zakotwiczą lądownika. Na szczęście File dysponuje też systemem zapasowym. Są to 2 miedziano-berylowe harpuny na kewlarowych linkach. Niestety, również zaprojektowano je do kotwiczenia w lodzie. Doktor Stefan Ulamek, szef zespołu lądowania, zamierza przetestować harpuny na granulacie izolującym. W warunkach ziemskich nie da się przeprowadzić bardziej realistycznej próby kotwiczenia.
Ciekawe, czy harpuny przeznaczone do wbijania w twardy lód zdołają się zakotwiczyć w materiale sypkim. Celem próbnego strzelania będzie skrzynia wypełniona granulatem. Najgorzej byłoby, gdyby udało się wyciągnąć harpun z podłoża. To by oznaczało, że nie da się zakotwiczyć. Mamy nadzieję, że uda się jednak przytwierdzić lądownik do powierzchni. Ładunek wybuchowy nada harpunom prędkość 324 km na godzinę. Podobne rozwiązanie zastosowano w lądowniku File. Okay, so let's do it. Okay, let's do it. Yeah. Jeśli harpuny nie uwięzną w celu, to prawdopodobnie lądownik File nie zdoła się zakotwiczyć na powierzchni komety. Linka harpuna będzie wyciągana z siłą 15 newtonów. Mniej więcej tyle trzeba, aby podnieść żaluzję. Harpun początkowo się cofa. Ale po 10 centymetrach więźnie w podłożu. Yes! Dobra nasza. Utkwił na dobre. Usuwamy odkurzaczem granule, aby przekonać się, czy harpun na pewno się zakotwiczył. Sytuację uratowały cztery rozkładane zadziory o długości 7,5 cm. To dzięki nim harpun utkwił w sypkim celu. Niewykluczone, że metalowe zadziory ocaliły misję lądownika File. Ostatecznym testem będzie lądowanie na komecie. Września 2014 roku. Uczeni z całego świata zebrali się w Tuluzie, aby dokonać wyboru lądowiska. To nie będzie łatwa decyzja. Na powierzchni komety nie ma gładkich równin, a tylko pola głazów, rozpadliny, granie i urwiska. Zawężono pole wyboru do 5 kandydatur. 3 potencjalne lądowiska zostały już odrzucone. W drodze do lądowiska A aparat File musiałby przeciąć pióropusz pyłu. To zbyt niebezpieczne. Lądowisko B usłane jest głazami. Przyziemienie na jednym z nich spowodowałoby wywrotkę lądownika. Aparat utraciłby łączność z Rosettą, co de facto zakończyłoby jego misję. Lądowisko I zostało odrzucone z powodu nierówności terenu. Zostały tylko 2 miejsca. Lądowisko C znajduje się na powierzchni tzw. dużej głowy. Jest to miejsce optymalne z punktu widzenia pracy instrumentów naukowych. Z 5 lądowisk najlepsze jest C. Ekipa odpowiedzialna za kontrolę misji protestuje. Niełatwo będzie posadzić lądownik w tym punkcie. Zmienne oświetlenie zaburzy pracę paneli słonecznych File. Dlatego woleliby łatwiej dostępne lądowisko J. Co prawda ono też nie jest wolne od wad. Występują tu urwiska, zalega ponad 90 głazów. Niektórzy uczeni nadal optują za C. Byłbym zdziwiony, gdyby nie wytypowano J do roli lądowiska podstawowego. Lądowanie na C jest niekorzystne z energetycznego punktu widzenia. 4 godziny zniżania i, co gorsza, niekorzystny kąt padania promieni słonecznych. W końcu wybrano najmniej ryzykowne rozwiązanie.
Komisja wytypowała J na lądowisko podstawowe i C na zapasowe. Moim zdaniem tam nie ma dobrego lądowiska. Wybraliśmy mniejsze zło, czyli strefę J. To ryzykowne. Może się nie udać, ale dołożymy wszelkich starań, żeby się udało. Ryzyko jest wielkie, ale potencjalne korzyści dla nauki ogromne. Kiedy Philo osiądzie na powierzchni komety, jego przyrządy badawcze podejmą pracę. Rollis sfotografuje powierzchnię. Koncert rozpocznie sondowanie jądra komety. Świder SD2 nawierci powierzchnię na głębokości 23 cm. Pobrana próbka trafi do unikatowego automatycznego laboratorium COSAC. Badania będą miały przełomowe znaczenie dla nauki. Zespół liczy na to, że COSAC wykryje niezwykle ważne aminokwasy, tak zwane cegiełki życia. Potwierdziłoby to teorię głoszącą, że właśnie komety zasiały wczesną Ziemię aminokwasami 3,8 miliarda lat temu. Philo spędzi kilka miesięcy poszukując ich na powierzchni komety. Przedtem jednak Rosetta musi dostarczyć lądownik Philo na kometę. Strumienie gazu i pyłu wyrzucane przez kometę Churyumov-Gerasimenko stają się tymczasem coraz silniejsze. Jeśli nastąpi gwałtowna erupcja, znajdziemy się w biedzie. Ekspansja głowy komety będzie miała poważny wpływ na działanie sondy. Zachodzi obawa, że Rosetta może wypuścić lądownik w niewłaściwym miejscu. Pozycja sondy znana jest tylko w przybliżeniu do kilkuset metrów. Nie możemy więc być pewni, czy lądownik zostanie wprowadzony na właściwą trajektorię. Jeśli Philo przestrzeli, wyląduje na polu głazów. Jeśli zaś wykona niedolot, wpadnie w szczelinę. Nawet na wyznaczonym lądowisku zagrażają mu pojedyncze głazy. Może się przewrócić, co pokrzyżowałoby plany badań. Najbardziej ryzykowna jest faza przyziemienia. Jeśli lądownik trafi w głaz lub w urwisko, nie będziemy mogli nic na to poradzić. Jeśli jednak misja zostanie uwieńczona sukcesem, jeśli lądownik osiądzie na powierzchni komety, to niepozorny aparat wielkości pralki udzieli odpowiedzi na jedno z wielkich pytań ludzkości. Na pytanie o pochodzenie ziemskiego życia. Porwaliśmy się na bezprecedensowe wyzwanie. Borykamy się z wielkimi problemami technicznymi, ale te badania mogą przed nami otworzyć zupełnie nowe perspektywy. Zyskamy wgląd w tajemnice naszego pochodzenia. 12 listopada 2014 roku Rosetta z powodzeniem umieściła